nie byłeś teraz. Nie byłem po remoncie, Jasie. Nie byłeś? Byłem, ale nie w kiblu, nie byłem w kiblu w ogóle ani razu. Ty do kibla nie wchodziłeś? Nie. O ty... Ale wannę no, dalej, czy...? Wanna, tak, wanna. A, no to ten, myślałem, że taki wiesz... Taki wanna, ale prysznic, prysznic z kuźwa... Świński. Nie zwalniaj ta tak pajacerka, bo... Te dwa okrążenia sobie dają. No, dwa okrążenia, spoko. Starczy, żeby dogonić wszystkich, którzy spieprzają. No, dwa okrążenia, czy trzy minuty jazdy. No, wyprzeć sobie sześć okrążeń. Prawda, inteligencja tych niektórych gier starych to jest powalająca. Mówię tylko F1. F1-eczka. Kup 2.19. Czekam, aż być na Game Passie. Na pewno będzie. Skoro jest 2018, to i 2.19. Świetne wyprzedzanie, chłopcze! Ale to jeszcze drugo. Co? Długo jeszcze. No, ale poczekam. Na razie i tak mam karierę, więc... Drugi sezon. Dzisiaj grałem, chłopie, dzisiaj zwycięstwo. Dwa wyścigi dzisiaj zagrałem. W jednym nie ukończyłem, bo się rozpieprzyłem. Ale chłopie, to mnie świnia rozpieprzył, bot mnie rozpieprzył. A w drugim, chłopie, zwycięstwo. O. Gitarka. Chłopie, ja chłopie tam w tym, se ulepszyłem Williamsa, tego co Kubica w tym jeździ, nie? No. Tą taczkę, ja chłopie se... Półtora sezonu ulepszyłem tak, że jest najlepszym bolidem w grze, nie? Takie są gry komputerowe właśnie. Nie pamiętam, jak ten małym Fordzie cię chłopie tam robił, też ulepszony a, miał, no to... Jesus Christ, takie małe gówno i tak... Tamten mój samochód i tak była bestia, jak on zapieprzał, a tamten jeszcze poszedł jak szybko. No ta, to ja pamiętam, no. Ostatnie pamiętam. Okrążenie. Wszystko albo nic. Pepereperepa. R34, Skyline. Chłopie, w ogóle trzeba iść biegać niedługo. Niedługo trzeba, ale... Przydałoby się iść, powiedz, bo chłopie... Nie dasz sobie rady w wojsku. Siłownia jeszcze, pamiętaj. Zaraz idzie. No właśnie. To musisz iść, bo wokół miesiąc się zostaje. Zaraz idę. Znaczy na razie miesiąc. Jeszcze w sumie nie jestem w wojsku, bo jutro i w piątek dopiero idę na tą rozmowę, nie? Ale to już po tej rozmowie właściwie... Nie przyjąć jeszcze. No bez przesady. A ja od razu po rozmowie, ty. Nie, nie. Nie, panu dziękuję. Jakie pan ma doświadczenie? O Biedronce pracowałem? Nie, to jednak chyba. Biedronce. No, doświadczenie wybitne aż. Co pan by chciał robić w wojsku? A nie wiem. Ja bym tam... Chciał strzelać, bym chciał z karabiny strzelać. Strzelać, bo w Call of Duty dużo grałem, wie pani, mam 500 godzin. A on... Moje kapitanie... Wypierdolić. Jestem ciekaw, ile pajacerki tam będzie, jakiejś takiej typu, jakiś blond pedałów. O Boże, człowieku, tam jest tam od różnych. No ja wiem, był, że... Kuzyn mówił, że był i tam niektórzy to ten, niektórzy jacyś bokserzy nawet byli, nie rozumiesz, to bokserzy, nie bokserzy, tam jacyś ten, Boże, tam... No... Tam do dużo jest. Jakieś albinosy, chłopie. Niestety ja się w pokoju przecież będziemy tam w 5 osób chyba. No te. No właśnie. A to jest najgorsze właśnie w tym wszystkim. Pięknie pojechałeś! Pierwsze miejsce. Jakieś jak dupeczki jakieś fajne były. Ta, nie będzie żadne. No właśnie, nie będzie. Przez 3 miesiące ja no. Powodzenie. Pokaż mi się z tym. To jest chłopie tragedia. Chłopie, ale las lecę na mudro. Nie, ale tak jest. Ej, no ale i tak ten. Nie, to nie ten czas. A mi się wydaje, że jednak tak. To co chodzi w kulturze po ulicy. Nie. No, ale czekaj, ale co teraz chodzi, w jakim sensie ty mówisz? Nie, to już nie te czasy, to kiedyś tak było. Teraz nas kresu na co innego. Na pieniądze. Ja tym słyszę już. Nie, to jeden na pieniądze, bo niektóre to same mają sporo. Same mają sporo? Czy ich rodzice mają sporo?
No, bo to jest duże racja. No dobra, ale... większość to napyt. Sugerujesz, że kobiety nie potrafią na siebie zarobić? Bo nie, nie powiedziałem. Z taką postawą to już na pewno sobie żadnej nie znajdziesz. Jakbyś to jakiś powiedział, to chłopie po tobie jest od razu. Ja tego nawet nie powiedziałem. Powiedziałeś. Nie, Jezu, bo ty powiedziałeś, że pieniądze, że mają. Ja zrozumiałem w tym kontekście, że od rodziców o to mi myślałem, że ci chodzi. Będę sobie załatwiony. Koniec. Co? No jestem załatwiony teraz, bo chłopie. Sorry, Mateusz, ale... życie... teraz się o tym dowie. Na jednym okrążeniu wywaliłem wszystkich. Całkiem dobrze mi idzie ten wyścig. Całkiem. No. Już do piątego sezonu teraz awansuję. Jeszcze chwilę sobie pogram. 21.43. Jeszcze. Trochę. Ładnie jedziesz. Kurde, Del Piero takie rzeczy robi. Ściek to jest też. Ten. Która minuta? 55. Przegrywasz, nie? No 1-2-1, no. Jak zawsze. Opie, bo mi się nie jest tak szczerze. No bo by chciałeś grać, no i teraz muszę nie, ja chcia, nie, ja chciałem skład tylko. No powiedz jak tam Chelsea lepiej. Miałeś oglądać chłopie, co? Oglądam Chelsea cały czas. To jak Chelsea? Co? To jak Chelsea się pytał? 4-1 cały czas. Chłopie, dopiero teraz skończyłeś albo sprawdziłeś, bo... nie. Nie oglądasz chłopie, jakiś się kibic. A z siebie? Że meczu nie oglądać. A ty chłopie nic oglądasz. Chłopie, ja tyle już meczów na oglądałem Chelsea, kiedy ty nie oglądałeś chłopie. Czeka. Setki tysięcy na wypowiedział. Mhm. Poza tym, kto ma Real na w tle, to jest chłopie... A Boże! Jak można mieć w ogóle te... Fantastyczne no, okrążenie, synu! To najlepszy czas! Stary dzień. Chłopie, jak teraz w jakiejkolwiek dziewczynie powiesz swój profil na fejsie, ona to zobaczy, automatycznie wychodzi i usuwa ze znajomych, jak robić Real Madrid. Automat. No. Ściera to jest. Czyli popierasz to, że Hazard odszedł. Dobrze, zapamiętam. Auto jest 2 sekundy za tobą. Opie, ty jesteś jak taka kobieta. Sobie robisz w myślach 10 tysięcy scenariuszy. Jak scenariuszy? Opie, tak jest. Oh my god. O, śmiesznie to teraz wygląda. Jaki scenariuszy, nie rozumiem. Fadłuś. Historii, chłopie, historii. Ja ty dokładnie wiesz, o co chodzi, bo chłopie... no ty musisz wiedzieć, co to chodzi, no. Nie wiem. Chłopie, 4 lata jesteś... ja bym... pierdzie... kobiety mają tutaj siebie, że lubią sobie wymyślać i... nie wiem, o co chodzi. Jasne. Chłopie, to, że ty sobie wymyślasz tam coś, to nie znaczy, że... ja tak robię. Nie no, okej, okay, no. Ba-ba-da-da. Ja pierdzielę, ja się rozbijam na każdym zakręcie teraz, bo chłopie mnie dokoncentrujesz. Co ty gadasz? Nie ten. Ostatnie okrążenie! Chłopie, jak jesteś dobry kierowca, to się nie dokoncentruje. Jestem dobry. Na pewno lepszy od ciebie. Co, formuję? Bezapelacyjnie, nie. Chodzi mi, że naprawdę. Co naprawdę? W czym? Naprawdę, w życiu. Aha, w życiu. No, a raczej gdzie? Pam, pam, param, dobra, z dwu. Jesteś dalej? Jestem. Masz teraz niewielkie prowadzenie. Skup się. Przegrałeś? No i gram drugiego, bo trafiłem dosta jakiegoś tego skary i sprzedałem go na Quixelu i... jak, z paczki za 5K? No. What? No tak mówię, że ta gra to już... ten, widziałeś wynik Chelsea? No tak.
Masakra to jest jakaś, oni se w każdym meczu dają strzelać tyle goli. No to są towarzyskie, to tam wiesz. No jeśli z United to będzie chyba... pogrom. Nie wiem co ta obrona tam robi. Nie no, może wygramy chyba, nie? David Luiz trzyma ich po prostu. Niepewności. Najlepszy obrońca to jest świata. I okolic. Nie, to nie pasuje już. Chłopie, wygramy z Manchesterem. Tak, już widzę to. Już widzę tam wygraną. Chłopie, Barkley, chłopie, będzie hat-trick i Pulisic ten... Świetna robota. Też hat-trick. Dobra, easy win. O, pomóże to. So, you made the cut, huh? Just don't get you hopes up, you know? Trzeba wierzyć. Widziałem przed chwilą murzyna, który se pił z filiżanki jakieś kawę chyba, nie? Okej. Okay. Też fajnie. Dobra, pod koniec sezonu zostanie wyeliminowany najniżej rozstawiony kierowca. Uplasuj się najdalej dwa miejsca za Cezarem i Bastidę. A, czyli za murzynem. Dobra.